Hej wszystkim! Z tej strony PG! Oh my god! A to jest nowy Let's Play z mojej strony! Chwila, przy okazji może jeszcze trochę w Tetrisa się pobawię po raz kolejny, no. OBS-em. Teraz OBS-a widzę w połowie, ale ta połowa, która jest najważniejsza, jest przed oczami, czyli dźwięk oraz nagrywanie. O, git, tak więc no. Siema wszystkim, co tam u was słychać? Z tej strony PG, a to jest... W sumie to już mówiłem, ale walić. To kolejny let's play na moim kanale. Tym razem to... Resident Evil 4! Handgun Challenge! Czy zuś? Tak więc no. Wyzwanie pistoletowe. Czyli mniej więcej to polega na tym, że... Nie będę używać żadnych innych broni palnych. Poza pistoletami. Tak, by the way, przedmioty jednorazowego użytku, jak granaty i granatniki i tak dalej, liczą się, mogę ich używać, muszę mieć jakiś, kurde, punkt zaczepienia, nie? W sumie to ta gra nie będzie aż tak trudna pistoletem, ale są niektóre momenty, które są całkiem ciężkie, że tak powiem, wkurzające, bez żadnego, bez żadnej strzelby i tak dalej, no nie? Tak czy owak, właśnie... To będzie challenge w 99% pistoletowy, ponieważ o ile dobrze pamiętam, podczas jednego, może dwóch momentów gry będę musiał użyć snajperki. Dlaczego i kiedy to będzie? To powiem, kiedy przyjdzie odpowiednia pora. Tak więc no, 2 minuty gadania, już myślę, że powinniśmy zaczynać. Oczywiście, że gram na normalnym, a przy okazji to będzie, kurde, goła gra, żadne New Game Plus i tak dalej. Lecimy! A pierdziele, dawno nie grałem w RE4. W sumie to tam wczoraj trochę ponapierdzielałem, by zobaczyć, jak działa. 1998. Ja też nigdy nie zapomnę tego roku. To był ostatni rok, kiedy byłem niewinnym dzieckiem. To zerówki poszedły. Straszne rzeczy. To chyba RE3. Albo 2. Chyba 2. Fajnie tutaj, że intra są z poprzednich gier. The President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. Oh my god, Leon, spoilery! With the whole affair know what is this? The United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Żeby czasem, kurde. Żeby czasem. Resident Evil 4. W sumie to trochę jestem nawet podekscytowany tym challenge'em. W sumie ten... Zawsze RE4 przychodziłem normalnie. W sensie, że z wszystkimi pistoletami, jakimi mogę tylko sobie zażyczyć. Wyłączcie tą muzykę z do dupy. My god, ta kompresja. Why am I the one who always gets me short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. Jestem turystą. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way. W jaki sposób nie polubiłeś śmierdzielu, wynocha? My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? Jestem jednoosobową armią, nie znasz mnie. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. Hell yeah! Nasz team jest gotowy. Team jednoosobowy, od razu powiem. Tak więc no, w sumie to może nie będę zaczynał opowiadać takich rzeczy, o których chcę powiedzieć, kiedy jeszcze scenka trwa.
It was right before I was to take on my duties of protecting the president's tak, daughter. Tak, szczaj w tym upiornym lesie, nic ci siusiaka nie odgryzie. Reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our Europa to nie dziura. There's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? A mówiłem, nie stój w tym upiornym lesie. It's freezing. So cold all of a sudden. Potem siusiak ci odpada. Oh my god, jak zimno! Must be my imagination. To nigdy nie jest twoja wyobraźnia. Sorry it took so long. Need for Speed, wioska edition. No, będzie wioska, więc hej. Co, wszystko? Chwila. A, dobra, wczytywanie. Tak, by the way, ta gra jest po polsku. Kto by przypuszczał? Ale no, zacznę opowiadać, jak skończą się scenki. Teraz najwyżej mogę tylko komentować. Lubi się czepiać do wszystkiego. No, mówiłem wioska edition. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Aha, jesteście tacy zabawni. Ha, ha. I know. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Tak. Leon. I hope you can hear me. Oh my god, kurde, w 30 klatkach na sekundę działa. Na moim starym kompie to się cięło, że ja pierdzielę. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. Masz ładne okulary. So try to behave yourself, okay? Oczywiście. Whoever this group is, they sure picked the wrong group. Pozabijamy całą populację tutaj. Ale będę zachowywał się grzecznie i stylowo. Kiedy będę pozbawiał wieśniaków głów. Tak więc no. Zaczynamy! Chwila. Najpierw potrenuję szczelanie. Kurde! Niech to. Wystraszył się kruk. Nie! Blać! Zjebałem. Na początku gry zawsze warto ubijać kruki. Zawsze dają mały boost do tego, do... Kurde nie! Do kasy i tak dalej. Czasami nawet broń może z nich wypaść, więc hej, ubijajcie zwierzęta. Oh my god! Jakiś złodziej wparował do tego domu. Trzeba go ogarnąć. Ale najpierw. Tak więc no, jeżeli chodzi o wersję gry... Kurde, kasa tutaj była? Nigdy nie trafia mi się kasa w tej skrzynce. Tak więc no, jeżeli chodzi o wersję tej gry, to miałem do dyspozycji wersję na PC-ta, którą widzicie teraz. Wersję na Wii, na PS2 i na GameCube'a. Ale pomyślałem sobie, że właśnie wersja na PC będzie lepsza, ponieważ jest spolszczona od razu. By the way, to jest wersja z CD Action. Z którego roku? I don't remember! Chyba 2012 czy coś. Excuse me. Płytka była razem z Kane'em i Lynchem, w których jeszcze nie grałem. Kiedyś zagram! Ale nie teraz, bo teraz będziemy ogrywać przygody Leona. Czemu obracasz się w tak głupi sposób? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. Qué carajo estás haciendo aquí? Lárgate, cabrón! Ja nie pani Maju po rusku. Oh my god! Freeze! I said freeze! Tak jest póki... O kurde! Jednym shotem! Tak czy owak no. Nie wiem czy Leon to co zrobił jest... zgodne z prawem. Biedny facet był w swoim domu i się bronił i przy okazji no. Tak się kończył Need for Speed, jak nie umiesz prowadzić. Dobrze powiedziane.
Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. W jego własnym domu. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Pewnie. Tak więc no. Małe sprostowanie. To nie zombie! W czwórce nie ma zombiaków. Tak więc no. Hell yeah! Już nie mam zielonego pojęcia, jak mi pójdzie ten cały challenge, mam, mi się wydaje, ale hej. Jak trzeba, to trzeba. Zamknąć ryje. Po mordzie. Boję się trochę o amunicję, mimo tego, że w tej grze nie ma jej aż tak mało. To jednak no. LOL! Co najlepiej robić w tej grze? Strzelać ludziom po mordach albo po nogach. Podchodzić do nich jak tak się ruszają i kopać kopniakiem sokoła. Oh my god, właśnie ludziska. Zgadnijcie, która jest godzina, o której to nagrywam. Teraz jest 9:00. Rano! Oh my god! W sumie sam nie wiem, czemu nie śpię. A i przy okazji to ten save jest mojego ogrywania gry, by zobaczyć, jak mniej więcej działa z OBS-em. A że wszystko działało, okej, to mogę nadpisać. Mam nadzieję, że podoba wam się pierwszy odcinek pierwszej sesji z tej gry. O, przy okazji. Wiem, że zaraz pewnie ludzie powiedzą, ale PG, na gcypypl już ogrywałeś tą grę z toksikiem. Ale to nie był Handgun Challenge. I przy okazji, pomagajcie zawsze pieskowi. Bo jak nie, to wezwę na was policję za znęcanie się nad zwierzętami. Widzicie, jak radośnie poszybował, aż nawet zniknął za tymi teksturami. Zwierzęta są fajne. Lubię się do nich przytulać. Chociaż taki na przykład tygrys albo wilk by mi łeb odgryzł, ale dobra. Tutaj o będą pułapki. Widzicie ten dynamit? Jeszcze tutaj gdzieś sidła chyba są, tak więc najbezpieczniejszą drogą jest pójście tędy. W ten sposób zagwarantujecie sobie nie wpierdzielenie się w żadne sidła. Zgadnijcie, co się stanie, jak się wpierdzielicie w sidła. Oczywiście, że kurde HP stracicie, co innego. Przy okazji, jeszcze do tej pory nikt mnie nie uderzył. Jestem, kurde, pro. LOL. I tak jeszcze tak powiem przy okazji, że ten pad, na którym gram, jest trochę za duży. Jak na moje ręce. Do Final Fantasy X na przykład. Tu nie ma właściwie żadnego... O kurde! Miałem szczęście. Jeżeli chodzi o Finala, to nie ma właśnie żadnej różnicy tak w ogóle. Ale grając w grę akcji, to ono. Jest trochę niekomfortowe, ale co mi tam... Właściwie no nie to, że niekomfortowe, ale moimi palcami wskazującymi, jak trzymam pada, to bardzo ciężko mi się dotyka tych L1 i R1, jak to na tym padzie pisze. Przy okazji, no... W sumie nawet cieszę się, że gram w tego survival horrora, mimo tego, że ta gra z horrorem nie ma nic wspólnego. Chyba, że spojrzymy w tył! Oh my god! Jak ci się podobał serwis? Jak widzę, płeć piękna nie ma tutaj przywilejów. Muszę ją jak najszybciej odnaleźć. Uwierz mi, Leon, nie chcesz tego robić. Nie chcesz tego robić. Znowu bezdomni! Nie da się ich ustrzelić, bo... Nie wiem czemu nawet, więc nie będę próbował. Ha! Pamiętam cię, chodź tu. Wychodź, no. Czy chce pan porozmawiać o Bogu? Dostaniesz książeczkę na pamiątkę. Albo nożem po plecach. Super. Tak więc no, idziemy dalej. I tak i przy okazji, no... Kurde, ja to mam niezły łeb, nagrywać pierwszą sesję z pierwszego kolejnego let's playa i być w sumie trochę ledwo żywy. Mimo tego, że ledwo żywy raczej nie jestem.
Son, how you holding up? Dobrze mi idzie! No hit run to jest! Instrukcje gry dopiero teraz? Tak więc no, mniej więcej tutaj to nam objaśnia sterowanie. Przeładowanie to już wiemy. Kopanie też wiemy. I inwentarz. Mamy w tej grze inwentarz? Tak, proszę bardzo. Przy okazji. Trochę go posegreguję. Nie jest źle. Porządek musi być. Mimo tego, że w Tetrisa raczej rzadko się bawię w tej grze, bo... Skoro wszystko samo się układa, to czemu miałbym ja to układać? Lubię kompresję filmików w wersji na PC. Kurde, właśnie widzę, że coś zjebałem na tym... na OBS-ie, jeżeli chodzi o kadrowanie tej gry. Tak czy owak, no teraz poobserwujmy wieśniaków w ich naturalnym habitacie. Oh my god, czuję się jak w odcinku Chłopaków do wzięcia. Jeszcze tylko brakuje disco polo. Tego w Chłopakach do wzięcia nie widuje się na co dzień. A to już tak. Kukuryku. W sumie nie jest źle, bo tam taki mały pasek na górze jest, chociaż z drugiej strony może się go pozbędę. Chwila, moment. Kurde, mnie to denerwuje. Pozbyłem się? Nie pozbyłem się. Walić to. Idę dalej. Nie tak, że kurde mi ten pasek wypierdziela cały kurde filmik czy coś, ale nie wiem czemu mi to przeszkadza. Jestem jakimś perfekcjonistą, czy jak to się nazywa. Witam. Kurde, blisko było. Widzicie, jak jestem pro? Kopa! Żadnego poszanowania dla płci pięknej, zrównouprawnienie znaczy się. To nie zabrzmiało zbyt dobrze. I'm sorry, ja nie jestem taki. Tak więc no, trzeba teraz wszystkim dać wpiernicz. Ewentualnie możemy pójść tam, ale tędy nie idźcie do tego domu, bo wtedy przyjdzie taki śmierdziel z piłą łańcuchową i będzie chciał was ubić. Pistoletem jest ciężki do ubicia. Hell yeah. Tak więc no, dla tych co nie wiedzą, kombinacja zielonej, czerwonej i żółtej marychy daje nam uzdrowienie w pełni plus trochę upgrade do HP, taki minimalny. Minimalny, ale zawsze coś. Tak więc no, moja rada. Stójcie tutaj, napierdzielajcie w nich stąd. I kopcie, kiedy tylko możecie. O, fuck, dobra, mój no-hit run się skończył. Masz, taka zniewaga strzałów w łeb ci wymaga. Tak przy okazji, ten pad trochę dziwnie działa z tą grą. Zaraz wam pokażę. Widzicie, spróbuję zrobić kółko. Kwadratowe to kółko strasznie mi wychodzi, nie wiem czemu. Szkoda, bo w tej grze precyzja trochę działa, ale to będzie taki dodatkowy trochę challenge. Wykastruję cię. I kopnę. O nie! Odpowiedni kurde moment, nie? Spadaj. Oh my god, Amerykanie są tacy bezduszni. Mordują tutejszą... O! Mordują tutejszą faunę i florę. Zbierajcie jaja, one uzdrawiają. I zajmują jedno miejsce w backpacku. Nie, w walizce raczej. No i co? Fajnie kurde biegają. Fuck! Teraz jajo nam się przyda. Chwila, moment. Zajmijmy się najważniejszym.
I przy okazji, no, nawet jeżeli jest kilku przeciwników, jeżeli uda wam się ich doprowadzić do tego momentu, jak na przykład klęknął czy coś, no nie, biegnijcie w nich. Och, tych myślałem, że kurde będę pro, ale nie, jak zwykle wy musicie rozpierdzielać mnie, pokazywać jaki jestem słaby. Dobra, jak chcecie. Okej. Spierdalać, bo nie mam ammo. Teraz już mam. Przygotujcie się na ból. Właśnie no, to co chciałem powiedzieć. Jeżeli możecie kopać przeciwników, nawet jeżeli stoją w grupie, zawsze to róbcie, ponieważ jak jesteście w animacji, to nic wam nie może się stać. To jest trik, żeby grać odpowiednio w tą grę. O, chwila. Ha! Żadne te traste. Już mówiłem, że nie gadam po rusku. U! No. Osiet! Zachodzą mi od tylca? Spadać, kurde! Nie lubię, jak mi od tylca ludzie zachodzą. O! Kopniak sokoła. Osiet! Kurde! Wiedziałem, że tak się stanie. Jeszcze jeden hit przetrzymam, ale wolę nie ryzykować. No. O, widzicie? Tak to się robi. W sumie to też w R5 działa. Szóstka natomiast głównym jest. Jeżeli chodzi o... O! Jeżeli chodzi o system walki. Nie wiem, kurde, niby to normalne Resident, ale... Do jasnej cholery. Te animacje są jakieś dziwne. Co? Spadaj, dwulicowcu. Nie lubię cię. O, udało się. Mniej więcej no to chyba trwa 5 minut. Czego, dwulicowcu, wynocha? Nie lubię cię. Zdrajco jeden. Chwila. Kurde, czemu? Jak przesuwam OBS-a, to dźwięk się rozpierdziela z gry. Bo okienko jest nieaktywne, PG. Oh my god, nie znasz się? Where's everyone going? Bingo? Bingo do kościoła, no Leon, ty to jesteś, kurde, żartowniś. Proszę bardzo, logo gry nam się pokazuje. Nie poszło mi źle! Onegin, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to a te kurde ciała, które zostawiłeś za sobą? Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Sucks to be you. Nawet kurde laserek przez ciebie przechodzi. Tak przy okazji, jak laserek zatrzymuje się na jakimś przedmiocie czy coś, jakimś elemencie otoczenia, to oznacza bardzo często, że możecie przestrzelić dany itemek. Na przykład to. Dobra. Gdzie tutaj były fanty? Ponieważ no, już kurde, oblężenie się skończyło, możemy się rozejrzeć. Tu nie byłem. Idźmy po kolei. Tak więc no, tako. Ja pierdzielę, wy tutaj macie dziwne rzeczy. Nawet toalety nie macie. Czuję się, jakbym grał w Poki. Tam ludzie też toalet nie mają. Nawet kurde łóżek nie mają.
W sumie wy tutaj chyba też łóżka nie macie. Dziwni są ludzie, dziwni są ludzie. Tak więc no, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli wcześniej się tutaj wejdzie, to jakiś debil się pojawi z worem na głowie, z piłą łańcuchową i trzeba będzie go pokonywać. Tak czy owak, no, później go zobaczymy w grze, więc niczego nie straciliście. Mogę zbierać bronie, ale nie mogę ich używać. Zbierać bronie zawsze warto. Chociaż, kurde, może niepotrzebnie tu strzelbę wziąłem. Teraz będzie mi też ammo do niej się pojawiać. Ja pierniczę. Ja to nigdy nie pomyślę. Chciałem zmanipulować trochę grą. Ale kurde, wyszło na to, że zmanipulowałem sam sobą. Hell yeah. Dawać mi waszą kasę. Jestem z Ameryki. Kurde, mimo tego, że trochę ospały jestem, to nawet mi chyba ten komentarz nie wychodzi aż tak źle. Mam nadzieję, wy mi powiecie. No. Gdzie jeszcze mi zostało ich ograbić, jak prawdziwy Amerykanin? A, tutaj jeszcze coś, o ile dobrze pamiętam, jest. W sumie dobrze pamiętam, bo wczoraj to przechodziłem. No i przy okazji też będę pokazywał wszelkie notatki, czytał wszelkie notatki, bo może ludzie szybko grę nie grali, a chcą wiedzieć fabularnie, co się odpierdziela. Więc no, be my guest, mogę tak zrobić. No. Tu chyba będzie notatka. Pewnie, ale amunicja ważniejsza. Dobra, przeczytajmy. Rozkaz alarmu. Nadeszła informacja mówiąca, że agent rządowy z USA przeniknął do naszej wioski. Mówią, że to jest niezły asasyn. Nie pozwólcie, aby agent zdołał dotrzeć do więźnia. Tych, którzy nie zostali jeszcze poinformowani, niniejszym zawiadamiam, że więzień jest przetrzymywany w starym domu za wsią. Dziękuję za informację. Przeniesiemy go w bezpieczniejsze miejsce w dolinie, jak tylko będziemy gotowi. Chwilowo więzień musi zostać na starym miejscu. Nie możecie dopuścić, aby Amerykanin zbliżył się do niego. Nie wiemy, w jaki sposób rząd USA dowiedział się o naszej wiosce, ale pracujemy nad tym. Google Maps, kurde. Niemniej jest dla mnie jasne, że fakt pojawienia się agenta właśnie teraz nie jest dziełem przypadku. Podejrzewam też, że prócz agenta USA w sprawę zaangażowaną jest też inna siła. Rodacy, bądźcie czujni. Wójt Bittorrent Menda. Bittorrent Menda raczej. Hurra! Rozpierdzieliliśmy wszystkich tak bardzo, że musieli uciec się pomodlić za ich życia. Ale jako, że nie jestem potworem, to niech sobie się modlą. W dupie ich mam. Niszczyć beczki. Alright. To jest jeszcze koniec, tak przy okazji. 26 minut, mimo tego, że ja mam 28. Chociaż 26, nie, 28 minus 26 to równa się 2 minuty intra, które zrobiłem. Siema. I tak Leon idzie przez wioskę i zostawia za sobą coraz to więcej trupów. Jak możesz? Zero poszanowania dla ludzkiego nieszczęścia. O! I ludzkich głów. Chociaż z drugiej strony, jakby mnie nie atakowali, to problemu by nie było. Ale kto wie, może to są jacyś outsiderzy czy coś. A ja ich zabijam tylko dlatego, że się mnie boją czy coś. Ale walić to. Mam prawo się bronić, jak mnie atakują. Nie, nie tędy. Te medale są bardzo ważne, odstrzelajcie je. W moim challenge'u przydadzą się. Nie tędy, kurde. A, przy okazji. Trzeba odstrzelić to szybko i wziąć, kiedy spada. Raz mi to w życiu się udało. Zobaczymy, czy teraz mi się powiedzie. Cholera! Zawsze musisz, debilu, sprawdzać te bajoro, a nie łapać te
ten cholerny medalion. Tak więc, no o co chodzi w tym wszystkim? W tych medalionach, jak ich ustrzelimy, to dostajemy pistolet za darmo. O właśnie. 15 niebieskich medalionów, 7 na farmie, 8 na cmentarzu. Ten z was, który zdołał ustrzelić 10 z nich, zostanie nagrodzony. Reszta jest nieczytelna. Albo po prostu Leon nie umie czytać po rusku. Kurde. Jest! Snajper mistrz, kurde. Czego za mną idziesz? Nie dasz mi ustrzelić medali w spokoju. To ciebie teraz ustrzelę. O cholera. Słyszałem jakiegoś debila, powiedział... Myślałem, że chciał mnie zabić. Ale nikogo nie widziałem. Pewnie moja wyobraźnia. A nie! Kurde, strzelam w ciebie, na tobie moje naboje nie robią wrażenia, proszę cię. Tak więc no, tak przy okazji. Wiem, że niektórzy pewnie powiedzą, że już Resident był na starym GCPPL. Nie wiem, czy to już mówiłem. Chyba mówiłem, ale... Nie skończyłem. Ale tamto... Ja nie grałem w tamtą grę na 100%. Przy okazji to nie był żaden challenge. Też od razu powiem. Graliśmy z Toksikiem normalnie. Mimo tego, że ja w większości grałem, można było odczuć różnicę skilla, czyż nie? No, ale myślę, że jakbym grał na padzie Toksik, to też by mu dobrze szło. My chyba jesteśmy tacy bardziej padowaci. Jeżeli to ma sens. Nawet pamiętam w tym miejscu, w którym odkrył, jak się biega na klawiaturze. Oh my god, odkryłem jak się biega, ale jestem kurwa zajebisty. Ale co mi tam? Ja pierdzielę, kiedyś to było życie. Kiedyś sobie mogłeś odkryć jak się biega. Moment. Kurde, nie zasłaniaj mojego medalionu otoczeniu. 4 5. Jeszcze 2. A i przy okazji jeszcze mały fant tutaj mamy do zgarnienia. Ten. Tak więc no, te skarby i tak dalej można je sprzedawać, no nie? Ale można też je ze sobą łączyć. Myślałem, że tu sidła są. Później tu będą sidła. Moje! Właściwie też warto tutaj jaja zbierać, jak powiedziałem. To albo zielony herbal, albo czerwony i zielony. W jednym. Nie, kurde, tutaj był. My fucking god, jestem ślepy. Stać policja, bo strzelam. Trzeba było, kurde, się nie stawiać. A, jeszcze tutaj jeden. Nawet wiem gdzie. Bo spojrzałem na mapę. Za mną! Stać! Nie ruszać się. Jestem Leon S. Kennedy. Kurde, debilu, zeskocz, nie przewróć. Chociaż... O mój Boże! No widzisz, jakbyś nie wywrócił tej drabiny, to byś teraz nie musiał jej ustawiać. Ja pierdzielę, ci Amerykanie jak zwykle, tylko zamiast pomyśleć, to wolą działać.